Dzień dobry, witam was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tego oto pięknego wzmacniacza gitarowego Laney Ironheart Foundry Loud Pedal. Zostańcie ze mną, bo jest to naprawdę mega ciekawe urządzenie. Opowiem o nim, pokażę wszystkie gałeczki, wejścia, wyjścia i porównamy sobie też jego brzmienia na różnych kolumnach. Jak jesteście gotowi, to kliknijcie guziczek, subskrybuj, dzwoneczek, wtedy będziecie poinformowani o wszelkich nowościach, a ja troszeczkę zmieniam ustawienia i zaczynam. Słuchajcie, to małe cudo, to jest wzmacniacz gitarowy, podłogowy, możemy go położyć sobie w pedalboardzie normalnie, tak samo jak każdy inny efekt. No, mówiąc szczerze, nie mogłem doczekać się, aż w Polsce pojawią się dostępne sztuki. Jestem ogromnym fanem Laneya, gram na ich wzmacniaczach, w sumie mam 3 sztuki i bardzo byłem ciekaw tego produktu. No, słuchajcie, dwukanałowy, prościutki wzmacniacz, 2 switche. Pierwszym przełączamy kanał 1 na 2. Tutaj mamy, słuchajcie, booster, który możemy sobie regulować, a dodatkowo u góry mamy regulację. Kanał pierwszy oczywiście ma głośność, kanał drugi również, natomiast tutaj mamy piękną regulację górka, środek oraz basik. Dodatkowo możemy sobie zmienić barwę bright na jakąś zwykłą i na barwę dark, a z drugiej strony wybieramy sobie, gdyż ten kanał może być zarazem kanałem czystym, może być rhythm, czyli takim crunchem, oraz może być też leadem, czyli już taką siekierą. No właściwie cóż więcej potrzeba? Jedną rzecz potrzeba, o czym wam powiem później, tego tutaj mi brakuje, ale na razie cieszmy się z tego, co jest. Wejście na gitarkę. Z drugiej strony wyjście na głośnik, ale mamy też pętlę efektów, bądź też bezpośrednio line out, jakbyśmy chcieli wyjść. Od drugiej strony mamy, słuchajcie, bardzo, oprócz zasilania, łączniczek, wyjście słuchawkowe, więc możemy sobie potraktować ten wzmacniacz jako wzmacniacz słuchawkowy, no ale no, trzeba go do prądu podłączyć, ale w domu, jak się chcę cicho pograć, spokojnie, daję radę, bawiłem się w ten sposób, więc mega, mega fajnie. Mamy wyjście na XLR-a z symulacją kolumny, bądź też nie. Także bardzo, bardzo fajnie. No i jeszcze mamy tutaj ground link, który też w wielu sytuacjach może się przydać. No właściwie, czegoż chcieć więcej? Reverbu. I to jest jedna rzecz, która mi w tym czymś brakuje, natomiast wiadomo, jeśli chodzi o wymiary, no musiał być pewnie ciutkę większy. Może nie każdy korzysta z reverbu, bo każdy woli co innego, zawsze można sobie w kosteczce obok ten reverb przypiąć. Także słuchajcie, biorę się za podłączenie i posłuchamy sobie, jak to cudo gra. Na początek powiem, że używam kolumny Blackstar z głośnikiem Vintage 30 i zbieram to wszystko mikrofonem Shure SM57, natomiast to nie będzie jedyna kolumna, która dzisiaj będzie używana. Słuchajcie, jestem na kanale pierwszym, mam tutaj ustawiony clean, a będę wam dzisiaj grał na Fujigenie. Na razie jestem na przystawce przy gryfie. Właśnie do tego typu zagrywek brakuje tego po głosiku, nie? No ale wtedy trzeba się postarać, żeby to jakoś zagrało, nie? Dobra, zrobimy sobie jakiś układ akordowy. Co, można dać górki. Mam nadzieję, że nie przywalam wam sygnału. Mogę dać zmniejszyć basu. Ekwalizacja bardzo ładnie działa. Tu na środku jest taka zapadka, która nam podpowiada, gdzie jest środek.
niektórzy lubią takie. Potrafi to fajnie zagadać. No dobra, zrobimy. Pamiętajmy jeszcze teraz, że możemy sobie do tego dorzucić więcej gainu na przykład. Nawet na tym czystym kanale. Więc już się tam robi lekki overdrive. No a na hambie to już będzie ostrzej. Przewaliłem wam pewnie sygnał. Także ten clean właściwie też możemy sobie potraktować jako coś mocniejszego. Przy okazji fajnie, bo mamy lekką kompresję dzięki temu. Za czym jestem akurat za. No ale tak, u góry mamy rhythm. Już troszeczkę więcej tego gainu można wyciągnąć. Oczywiście ekwalizacja cały czas działa. No ale oczywiście nie zapamiętajmy o boosterze, który nam może dorzucić jeszcze więcej. Gracie sobie akompaniamencik jakiś taki. I od razu głośniej z boosterem. No ale tak samo będzie, słuchajcie, z lidem. W lidzie już jest. Bardziej ostro. Na tej barwie właśnie wam grałem. Nie, na tamtej grałem. To już właściwie pełnoprawny przester, nie? Trzeba uważać. W trakcie nie przełączajcie tej barwy. Nie, nie, nie. Ale ja zakładam, że ja będę akurat korzystał z klina, który przy okazji troszkę będzie miał gainu. Dzięki czemu będzie miał właśnie ten lekki przesterek. Dobra, to przełączamy się, moi drodzy, na kanał ten, który w założeniu jest na dzień dobry już przez teren.
No i teraz mam właśnie ustawiony dark. Może jeszcze raz coś zagram. Teraz bez niczego. No a teraz zrobimy sobie bright. No i zobaczymy, jaką najmocniejszą siekierę można stąd wyciągnąć, czyli rozkręcam gain na... No i jeszcze możemy dorzucić do pieca boosterem. Jest pioch nad piochami. Myślę o mnie. I wtedy na solo. No, jak najbardziej. Zapraszam swoją drogą do obejrzenia Gimme Gimme w wykonaniu mojej Abbey Classic właśnie zresztą na tej gitareczce. Czy ja coś jeszcze więcej tutaj wam powinienem zaprezentować? Może wam pokażę jeszcze troszeczkę, jak to gada na singlu. A gitarą singlem będzie Fender American Stratocaster po przejściach, na którego materiał temat już jest. Fajnie chrupie. Może czuć więcej gainu? Spoko, a jak kanałek pierwszy? Mamy lekki przesterek. W sumie to nawet by mogło. Fajnie, fajnie też gada. Natomiast słuchajcie, też cały czas, zresztą będę wam opowiadał, bo to co ja powiedzmy nad czym pracuję, może komuś się przydać. Uciął mi się mikrofonik, przekrzywił. No trochę to pewnie wpłynie na brzmienie, więc trzeba uważać. Jeszcze zrobimy małe zamieszanie. Otóż zastanawiam się też, co z kolumną. Może powiem wam, dlaczego w ogóle bardzo chciałem to urządzenie pobawić się. Uwielbiam lampę, uwielbiam brzmienie tego wzmaka, natomiast mam też IRT30 lampowy klok, który wożę na koncerty. I nie ukrywam, że zaczyna mnie to powoli irytować, w sensie wnoszenie, ja tam wiecie, duży chłop nie jestem, więc zastanawiałem się, jak się to cudo sprawdzi.
Natomiast nawet z tym cudem włożenie tej kolumny, no to jest bez sensu. Dlatego też pomyślałem sobie o tym, żeby z rodziny Laneya wyrwać coś mniejszego. Słuchajcie, mała 12-calowa kolumna z serii Cube. Waży chyba 12 kilo, także uważam, że mega, mega fajnie. Więc sprawdzę sobie, jak słuchajcie, ta kolumna również gra. Znaczy ja już sprawdzałem, ale wam pokażę. Przy okazji będziecie mieli porównanie, jak brzmi głośnik Vintage 30, a głośnik ten Laneyowski ha. No, bo to zawsze mniej noszenia, plecki nie będą bolały, więc teraz wam nagram kilka próbeczek na Blackstarze, na głośniku Vintage 30, a potem kilka próbek na tym Laneyu. Zastanawiam się, czy powiedziałem o mocy. 60 W, jak coś. No dobrze, i parę próbeczek, w którym porównamy brzmienie głośnika Vintage 30 z tym Laneykiem. Ja znowu zmieniłem gitarę na Sterlinga. Dajcie znać, czy wam się podoba bardziej brzmienie z właśnie kolumny Blackstara z głośnika Vintage 30, czy z tej małej kolumny Laney Cab. No pamiętajmy, że to są dwie różne kolumny, mogę ten mikrofon nie dostawić idealnie tak samo. No i kolumna też swoją drogą rezonuje. Dlatego też na pewno wykonam wam dodatkowy materiał, w którym do tej samej kolumny, do tych samych ustawień mikrofona, do mikrofonu, do membrany porównamy sobie cztery różne głośniki, bo mam takie głośniki, więc taki materiał jestem w stanie wam przygotować. A teraz słuchajcie, posłuchamy sobie brzmienia tego wzmacniacza bezpośrednio z wyjścia liniowego z XLR-a z emulacją kolumny. A dlaczego to wyjście z emulacją jest tak ważne? Ponieważ teoretycznie możecie jechać na jakiś koncert, na jakiegoś giga z samym małym wzmacniaczem bez włożenia kolumny. Jeżeli będziecie pewni, że będzie tam akustyk, który da wam monitor, da wam odsłuch, to możecie, słuchajcie, grać na swoich ulubionych ustawieniach, na swoim wzmacniaczu dokładnie bez użycia kolumny, tylko i wyłącznie korzystając z jakichś tam odsłuchów, chyba że macie ucho i wtedy już wszystko leci bezpośrednio na przody. Swoją drogą świetny patentik wymyśliłem, nie? Pulpit, kabelki wsadzam przez dziury, dzięki temu mi nie spadnie i wszystko w miarę stabilnie trzyma. Zawsze się, nagrywając te materiały, męczyłem z drugą kamerką, tam się cuda działy, a dzisiaj wszystko pięknie. Dobra, to już za chwilę zaczynamy brzmienie z linii. Żeby nie było, wypinam kolumnę. Coś tam pewnie słyszycie, ponieważ mikrofon trochę zbiera odsłuch mój z głośników. Ale zaraz go wytnę i usłyszycie sobie brzmienie bezpośrednio z linii, tak jak to wychodzi. No to co? Może zacznę od tego samego przykładu, którym mam skończyłem.
pięknie, bo mogę grać, mówić i zarazem grać i nic nie jest tutaj zmienione. To nie jest najmocniejszy humbucker w tej gitarze, więc na pewno tą gitarę stać jeszcze na, znaczy ten wzmacniacz na dużo mocniejsze granie. Ale całkiem nieźle, prawda? Inaczej. Może zrobimy teraz barwę właśnie. O, jestem na brightie. Prawda? No i teraz przełączymy sobie kanałek. Na czysty. Dzik siekierka, jak trzeba. Mam ochotę na Fudziego jeszcze wskoczyć. Przy okazji możecie porównać brzmienie między humbuckerami, humbuckerem Fudziego, a humbuckerem tamtym. Ale fajnie gra. Mi się podoba bardzo ten czysty, z lekkim chrupnięciem, który jest tutaj. We'll be right back.
słuchajcie, myślę, że ten materiał i tak jest długi. Planowałem jeszcze w nim w trakcie wrzucić porównanie w ogóle tego tranzystora do lampy IRT, ale najprawdopodobniej zrobię to w innym nagraniu, bo pewnie już ze 20 minut jest. Moja opinia jest taka, tutaj bez żadnego sponsorowania, produkt jest absolutnie fantastyczny. Po prostu mega, jak ja jestem przyzwyczajony do lamp IRT, które mam na co dzień, no bo mam tu jedną i drugą na koncerty, to szczerze mogę mieć problem, żeby odróżnić brzmienie lampy od tego tranzystora. Naprawdę. Jest absolutnie fantastyczne, takie jakie jak lubię, takie jak to zawsze blinkowo, Green Day'owe. Tuż po zakończeniu nagrywania obczaiłem, że trochę brakuje jednak górki tutaj, więc postanowiłem również tę górkę dodać. Jedyne, co do niego dorzucił, no to jest reverb, bo wtedy biorę na jakiegoś, nie wiem, giga, na który nie ma czasu się rozstawiać, jego jakiś reverb i tyle. I mogę opierdzielić cały kąt przy tych ustawieniach. Wyjście liniowe mega fajnie. No i tutaj wam się przyznam do jednej rzeczy. To już jest moje. Ja go kupiłem. Po prostu go kupiłem, no bo jest absolutnie fantastyczny. Te urządzonka kosztują jakieś 9 stówek. Nawet możliwe, że wprowadzę je u siebie na sklep i coś tam taniej będzie można je wyrwać. Więc kwestia dokupienia kolumny. Akurat ta kolumna też tam kosztuje drugie tyle, może troszkę mniej. Więc mega fajny secik idzie z tego poskładać. No ja jestem zachwycony, ale tak jak mówiłem, czekają jeszcze nas dwa nagrania. Porównanie kolumn, czy kolumn głośników oraz porównanie tranzystor kontra lampa, czy to idzie wysłyszeć, czy też nie. Mówię, cudowny sprzęt, mega, mega fajnie, nawet to mnie też zmotywowało a propos nawet samego pedalboardu, bo ciągnięcie kabli, return oraz send, one się walają po scenie, a tak to wszystko mam po prostu przed sobą. No jeden minus jest też taki, że żeby ukręcić coś tam barwy, to będę musiał się do pedalboardu chować. Aczkolwiek to może nie byłoby głupie, jak statyw na tablet albo taki pulpicik jakiś taki mały i wzmacniacz niech sobie właśnie stoi na takiej... Nie, no bez sensu. Co ty gadasz, stary? A jak będziesz przełączał kanały? Cofam, co powiedziałem. On musi być na podłodze, no ale obok będzie reverbik, jakiś delayik i mega fajnie się to sprawdza. Naprawdę bardzo lubię produkty Laneya, ale to po prostu bije na łopatki. I to nie jest, mówię, drogi sprzęt. Uważam, że mega, mega fantastyczny. Polecam wam serdecznie. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na Muzyczne Graty, oczywiście na Facebooka, na TikToka możecie wbić. I dziękuję też patronom kanału za to, że mnie wspieracie i kanał może się dzięki wam również coraz bardziej rozwijać. To by było na tyle. A do widzenia. Jeszcze wam zagram. Cześć i pa.